Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj kolejna rozmowa z Tomaszem Łupiną, naszym korespondentem w Norwegii. Witaj Tomku. Cześć Boże na fale, witam Państwa. Dobry wieczór. Albo dzień dobry, zależy o której to będzie emitowane i ten. Okej. Jak zareagowałeś na wiadomości o tym, że pod sąd przez lożę, żydowską lożę B'nai B'rith został skierowany no, wybitny polski naukowiec i wybitny polski kapłan, ksiądz profesor Tadeusz Gus, bo jego problemy to okazało się, że to są problemy, które się rozlewają nawet na jego środowisko naukowe, na jego kolegów i współpracowników, na przykład na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. No ja myślę, że tutaj można to zacytować klasyka, że prawda, przypomina mi się takie stwierdzenie jednego właśnie z ojców założycieli marksizmu, że zaostrza się walka klasowa, tak? Mamy tutaj typowy klasyczny przykład właśnie zaostrzania się tej walki klasowej z klasy panów, prawda, którzy no, posiadli ziemię, posiadli zasoby. No i po prostu no, starają się teraz spacyfikować tubylców w taki sposób, żeby no, uderzyć w tych najlepszych z nich, w sensie najodważniejszych, najbardziej trzeźwo myślących. Pamiętajmy, że za co został ksiądz profesor Gus zaatakowany? Za to, że po prostu wspomniał fakt historyczny o tym, że no, Żydzi byli naród wybrany, czy małe czapeczki, jak nazywa go jeden z moich ulubionych komentatorów na internecie, że po prostu byli ścigani i skazywani za no, rytualne zabójstwa chrześcijańskich dzieci. O tym pisał, o tym, to, o czym wspomniał ksiądz profesor Gus, pisał także jeden z żydowskich historyków. Jest to sprawa no, znana, o której się jednak głośno nie mówi, ponieważ no, widać, czym się to może skończyć. Ktoś, kto spokojnie chce realizować karierę, no, może być po prostu no, czołgany po sądach i innych tego typu instytucjach. Powiem ci tak, no, jak zareagowałem, pierwsza myśl, czytałem artykuł na ten temat i tak w całym artykule było tylko, że ze strony żydowskiej. Znaczy przez większość artykułu było pisane, że strona żydowska, ale kto właściwie, kto? I dopiero na koniec doczytałem się, że no, byli to przedstawiciele B'nai B'rith. No i oczywiście, kto sprowadził B'nai B'rith do Polski? Pamiętajmy, że B'nai B'rith jest to polska nazwa Synowie Przymierza. Jest to organizacja masońska, powstała w zeszłym, bodajże tak, w zeszłym wieku. Podczas na fali masowego wyrzucania z białej z masonerii szkockiej, rytu szkockiego Żydów. Tak? Oni stworzyli własną równoległą organizację masońską i po prostu no, no, realizują ten czy inny sposób tam interesy swoje, bądź swojej grupy, bądź w ogóle żydowskich innych grup. No i ich sprowadził do Polski, wyrzucił ich prezydent Mościcki, a sprowadził ich do Polski, tak, katolicki, tak, przez wielu katolików cały czas otaczany polskich, tak, quasi kultem, prezydent Kaczyński, tak, to on ich sprowadził. Pamiętajmy też tą mowę hańby, co mi się też przypomniało, to ta mowa hańby Kaczyńskiego w Knesecie, kiedy powiedział, że bez względu na to, jaka władza będzie w Polsce, zawsze będziemy w przyjaźni z bezcennym, prawda, państwem położonym w Palestynie. Więc widzimy, mnie osobiście zaraz następne skojarzenie przychodzi, no to tak jak w czasach sowieckich, tak, prawie że była wpisana przyjaźń ze Związkiem Radzieckim do Konstytucji. Nie pamiętam dokładnie, czy to ona była wpisana przez pewien czas, potem to usunięto, czy też miano to, i był taki projekt, żeby to wpisać. W każdym razie coś, przyjaźnienie się z Sowietami, było to coś domyślnego. Był to jeden z aksjomatów polityki. Tej
ówczesnej władzy. Obecnie mamy duopol, tak? Czyli klon ściągnięty zza Pacyfiku. I no, w Ameryce mamy taką sytuację, że czy to ten kandydat, czy tamten kandydat, czy Kamala Kretynka, czy marchewkowy potwór, zawsze będzie Izrael bezcenny. Jakiś czas temu Kamala przebąkiwała o wprowadzeniu prywatnie, o wprowadzeniu embargo na broń do Izraela po to, żeby nie mógł no, mordować tych nieszczęsnych Palestyńczyków. Jednak no, jest to w ścisłym powiązaniu Ameryki i Izraela jest to po prostu niewykonalne. Natomiast, no, jak już ostatnio wspominałem, Trump otwarcie mówi, że no Izrael jest trochę za mały, powinien być większy, tak? Bo taki maleńki jest, tak się rozczula tym Izraelem. Więc czy z tej strony, czy z tamtej strony zawsze będą realizowali oni interesy Izraela, ponieważ no organicznie te służby izraelsko-amerykańskie są wręcz połączone, tak? O tym dużo mówi pani Webb. Tak, która wspomina o tym, sporo o tym pisze w swojej książce, także A Nation Under Blackmail, coś takiego w każdym razie. Whitney Webb, tak, Whitney Webb. Warto o tym poczytać. No i podobnie jest w Polsce. No, Polska jest klonem, Polska jest takim klonem tego zamorskiego imperium. Jesteśmy taką marchią wysuniętą na wschód, która ma taką szpicą, która ma tak no, dźgać tego niesfornego rosyjskiego niedźwiedzia, który po prostu no, powinien grzecznie pozwolić się pożerać tym wszystkim szajkom, czy to izraelskim, czy to w ogóle anglosaskim, które tak świetnie go, w cudzysłowie, tak skutecznie go pożerały w latach 90. za czasów rządów tego alkoholika i degenerata Jelcyna. No a tutaj taki się o czarny łabędź w postaci pana Wołodymirowicza Putina tak pojawił, który po prostu im to no po prostu pokrzyżował szyki, może nawet nie tyle pokrzyżował szyki, co powiedział, towarzysze, nie tak szybko, nie tak zaraz i to wszystko jakoś musi być po naszemu, tak, jesteśmy w Rosji. No i za to go tak znienawidzili z czasem. I teraz mamy tą całą historię. Tutaj oczywiście nie jestem apologetą Putina, stwierdzam tylko fakty. No, żyjemy w takich czasach, w czasach takiej psychozy, kiedy używanie rozumu jest po prostu no, zbrodnią, zdradą stanu. Nie jest zdradą stanu wspieranie interesów obcego państwa, które ma roszczenia wobec nas terytorialne, ale zdradą stanu czy czymś, co zakrawa na zdradę stanu, jest używanie rozumu, używanie chłodnej logiki. A wracając teraz do tej sprawy no, księdza profesora Guza. No, uważam, że tutaj musimy bronić księdza profesora Guza, ponieważ przyszli teraz po niego, trochę jest to takie na bezczela, na chama, ale potem oczywiście przyjdą po nas. Tak? To jest oczywiste, że przyjdą po każdego. Jeśli nie obronimy księdza Guza, no to nikogo nie obronimy. I proszę zwrócić uwagę, że jest to w czasach, w takiej atmosferze, gdzie akcje... że tu się posłużę pana sformułowaniem pana Mazura, że akcje czy małych czapeczek po prostu pikują w dół. No, świat po prostu ma ich dosyć. Świat ma dosyć ich hegemonii, ich gwałtów, ale u nas czują się świetnie. Jesteśmy kolonią Izraela i no, takie są fakty. Więc u nas czują się świetnie, czują się bezczelnie. Polska, jakby to powiedzieć, polska gnuśność jest chyba naszym największym wrogiem. Nawet nie oni, tylko my, że po prostu pozwalamy im na takie bezeceństwa. No ale z drugiej strony, no takich ludzi wybieramy. No, Polacy na złość PiS-owi wybrali kaowców, tak? No wielkie mi co, no wybierać między dżumą a rzeżączką, wymieniać między kiłą a rzeżączką. No tak, taki jest wybór. No i Polacy dali się złapać. Pojawiło się okno możliwości w postaci... Ja rozumiem, teraz wielu ludzi popuka się w czoło, bo już wielu ludzi jest rozczarowanych co do Konfederacji, ale mówię, Konfederację traktować można było, ja dalej traktuję jako takie okno możliwości. Było tam możliwe wprowadzić, wmontować do tego Knesejmu
trochę więcej Polaków niż jest, albo ludzi realizujących polski interes. No oczywiście Polacy dali się, Polacy, tutejsi dali się złapać w tą pułapkę, prymitywną, chamską pułapkę, tak. Czy ten klub, czy tamten klub, no w zasadzie to jest to samo. Tylko jedni udają bardziej świętoszkowatych, tak, chociaż no wprowadzają. No, dobry przykład teraz właśnie, jeszcze jeden przykład. PiS udawał świętoszkowatych, wielu ludzi broni ich jako strażników tradycji. Partię, która wprowadziła do Polski wrogą Polakom i Polsce organizację, tak. Mam tu oczywiście na myśli tą organizację, która próbuje szargać po sądach księdza profesora Guza. Kolejna sprawa. Minister spraw zagranicznych Polski zadeklarował walkę z uderzeniami rakietowymi, czyli obronę przeciwrakietową, przeciwdronową, przeciwlotniczą z terytorium Polski. Czyli nawet rakiety, które nie dolecą jeszcze do terytorium Polski, mają być zestrzeliwane na przykład nad terytorium Ukrainy. W domyśle chodzi o rakiety rosyjskie, ale jak wiadomo, to nie rosyjska, a ukraińska rakieta kiedyś przeleciała na terytorium Polski i zabiła, zdaje się, dwóch rolników w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej, więc to nie jest takie oczywiste, jakie to są rakiety, tym bardziej, że obie strony używają wielu rakiet tego samego typu, jeszcze produkcji sowieckiej. Czy nie sądzisz, że no, ludziom się powinny otworzyć oczy, ale niestety się nie otwierają, patrząc na tego typu, no, zdrajców, tego typu, nie wiem, agentów, jak słynny Radek Sikorski, bo po prostu to jest jak gdyby wciąganie Polski i Polaków w nie naszą wojnę. Co z tym zrobić? No, pracujemy nad tym od wielu lat, staramy się ludziom uzmysławiać różne zagrożenia, ale niestety chyba Polakom jest dobrze w takim bezchołowiu się znajdować. Tak, jeszcze jest i chyba jestem za dobrze. No, ja tutaj widzę z tego, co mówisz, to Radek Sikorski nas po prostu chce wprowadzić, że tak się wyrażę, na miękko w tą wojnę, tak wsunąć nas bez jakiegoś wypowiadania wojny, bez jasnej deklaracji. Od tak po prostu za jakiś czas Rosjanie się odwiną, tak, Moskale tutaj przyślą swój rewanż i potem będzie zdziwienie, no ale jak to się mogło stać? I we wszystkich mediach świata podległego anglosaskiej i judejsko-anglosaskiej hegemonii będą powtarzali to słowo klucz, które powtarzali ciągle, jak w przypadku Ukrainy, niesprowokowana, tak? Niesprowokowana agresja. Pamiętam, że kiedy Putin najechał Ukrainę, najechał te republiki, to ciągle powtarzało jak mantrę te słowa niesprowokowana, niesprowokowana, żeby wbić ludziom do głowy, że to było niesprowokowane. Oczywiście, że było to sprowokowane, oczywiście, że ostrzeżeniem ostatecznym była ze strony Rosji była Gruzja. No tutaj trzeba pamiętać, chcę tu jeszcze przy okazji, skoro już o tym mówimy, to chciałbym wspomnieć właśnie o takim samooszukiwaniu się, czy to Polaków, czy innych ludzi, którzy, znaczy tych z Polaków, albo pewnie się niektórzy z nich mają za Polaków, podążających za główną narracją. Oni mówią, że no, Rosja nie miała prawa, wyjeżdżają z moralnością, to niemoralne, takie owaki. Tak, to wszystko prawda. No. Prawo, jakie prawo? Jedyne prawo, jakie istnieje w polityce imperiów, czy to Związku, prawda, socjalistycznych państw amerykańskich, tak, czy to Chin, czy to Rosji, to prawo siły. Reszta to tylko dodatki dla frajerów. Jeżeli ktoś chce być naiwny albo wmawiać sobie, tak, takie auto gaslighting, że nie mieli prawa, że są tacy owacy. Nie.
Pamiętajmy o realiach. Takie są realia, no, znowu mamy polegnąć z honorem, tak? Znowu to samo, co w 39. Jakiś czas temu byłem na, nie wiem, czy to wspominałem tutaj na łamach, czy nie, byłem na pewnym evencie, gdzie, prawda, chciał, prawda, zaczął mi jakiś tam Poliniak, Polinio Ukrowiec zaczął mi tam ubliżać, bo właśnie wyraziłem tą myśl, tak, że tak jak w 39 pcha się nas na siłę do wojny. Zero refleksji nad zwykłą rzeczywistością, po prostu. Ja wiem, że teraz ta cała ofensywa, która miała jak najbardziej PR-owy charakter, czyli tak, dajemy nura w region kurski, tak, mówię tutaj oczywiście o Ukrainie, wychodzimy na tamte rubieże, atakujemy region kurski, gdzie naprawdę nie ma żołnierzy, gdzie tam nie ma żadnych większych jednostek. Włazimy tam, pokazujemy Zachodowi, patrzcie, potrafimy, teraz dajcie nam broń długiego zasięgu i teraz pokażemy Moskalo. Tak, jasne. Po czym, ale w międzyczasie odkrywamy sobie flanki, tak, w międzyczasie na froncie wschodnim zmniejszamy stan liczbowy, co powoduje, że jeszcze bardziej ci żołnierze tam są podatni na ataki rosyjskie. Ci żołnierze, którzy wchodzą do Kurska, są na odkrytym terenie, podatni na ataki, czy to i artylerii, która zostanie zaraz podciągnięta, albo już została podciągnięta, czy to ataki dronów. I znowu mamy krwawą jatkę, ale im pokazaliśmy, tak? Ukraińcy pokazali. I teraz mamy kretyna, no może nie, przepraszam. Mamy psychopatę, który po prostu jest na znaczącym stanowisku, mam tu na myśli tego Zdradka, i który po prostu realizuje program uzraelsko-syjonistyczny, który ma na celu po prostu somalizowanie, użyję prawda, sformułowania używanych przez, czy to przez pana Giergucia, czy to pana Brauna, somalizowanie tego regionu Europy. Trzeba się modlić, żeby ta cała krwawa jatka się w końcu jak najszybciej zakończyła tam na Ukrainie, bo widzę, że ci to aż przybierają, żeby wciągnąć Polaków do tej rzeźni, a potem będzie znowu ekspedycja na Zaleszczyki, tak? Czy gdziekolwiek indziej oni tam teraz będą chcieli się ewakuować, tak? To jest wszystko takie ubliżające intelektowi, naprawdę. To każdy, kto trochę się interesuje historią, każdy, kto jakoś zna te realia światowe, wie, że tak naprawdę liczy się siła, liczy się projekcja siły, a reszta to jest po prostu gadka dla frajerstwa, no to po prostu tylko wzdycha z takim żalem, no politowaniem, i w zasadzie trzeba się modlić, żeby to wszystko jak najszybciej się zakończyło, bo naprawdę chcą nas, te kanalie, znowu wystawić na odstrzał po prostu. No. No, tylko no, smutne jest to, że naród tak naród przywykł. Zresztą Ukraińcy też przywykli, tak, w dużej mierze. No, ostatnio rozmawiałem, prawda, ze znajomymi z Kijowa, no i co? No, tam jakiś dron przyleciał nad domem, no jakoś tam sobie radzimy, tak? No, bo to jest wszystko takie. To wszystko, ten konflikt tutaj u nas, wreszcie części Ukrainy, czy nawet u nas, to jest wszystko takie już rozmyte, taka część krajobrazu. Ludzie przywykli i nie zdają sobie sprawy, że takie harce, takich radziów czy innych kreatur mogą doprowadzić do naprawdę nieszczęścia, bo Rosjanie naprawdę oszczędzają Ukraińców. Bo pamiętajmy, co zrobiło NATO, co zrobili Amerykanie Serbom, tak? Jedna z moich znajomych po prostu była tam w tych latach i rodziła w szpitalu, tak? W szpitalu zbombardowanym przez Amerykanów, tak? I to była taka rzeczywistość. 72 dni bombardowań. To była wojna, to był koszmar. I co, tego chcecie, skurwysyny, dla Polski? Kolejna sprawa pokazująca bliskość obecnych
służb polskojęzycznych ze służbami ukraińskojęzycznymi, to słynna afera z nurkiem, który razem z dwoma towarzyszkami, to chyba były obywatelki niemieckie, Nurek oczywiście obywatel krainy U, wypłynęli i zniszczyli rurociąg Nord Stream 2. Po tej wyprawie oni chyba wzięli ten jacht z Rostocku. On spokojnie sobie wrócił do Polski. Miał dom w Pruszkowie pod Warszawą. Mieszkał tutaj, zdaje się, prawie 2 lata w tym domu, spokojnie, przez nikogo niepokojony, ale w Niemczech i w Danii trwało śledztwo. I to śledztwo spowodowało, że wysłano za nim list gończy i nakaz aresztowania. Najczęściej, jak coś takiego przychodzi, to służby działają w miarę szybko. W tym wypadku trwało to chyba około 2 tygodni i na początku lipca tego roku o godzinie 4 nad ranem samochodem ambasady ukraińskiej z Warszawy ten człowiek został ostrzeżony i wywieziony na Ukrainę i tam pozostaje bezkarny. Niemcy nawet się oburzyli na to, niemieccy bezpieczniacy, i którzy powiedzieli, że stracili zaufanie do Polaków, nie dziwię się, i że wśród Polaków słyszeli takie odgłosy, że my go na pewno nie aresztujemy, bo to dla nas Polaków ten Ukrainiec, który wysadził Nord Stream 2, jest bohaterem. Jakbyś to określił, bo dla mnie to jest całkowity upadek służb. Bez względu na to, czy Niemców lubimy, czy nie lubimy, jeżeli oni ścigają jakiegoś terrorystę i proszą polskie służby o pomoc, to moim zdaniem takiej pomocy należy im udzielić. To pierwsze, jedna rzecz. No w końcu to jak to? Jesteśmy tymi kumplami? Lubimy się, czy się nie lubimy? No to wychodzi jakiś taki dysonans poznawczy, tak? Oni nie wiedzą, biedaki, komu się tu podstawić, komu tu się nadstawić, to z jednej strony. Ale tak już na poważnie, to co jest w tym wszystkim niepokojące, takie naprawdę bardzo niepokojące, to, że zwróć uwagę, znowu jesteśmy skłóceni, próbujemy się skłócić, albo jesteśmy skłóceni ze wszystkimi, tak? Czyli nie lubimy Niemców, nie lubimy Rosjan, tak? Lubimy się oczywiście w cudzysłowie, z państwem, prawda, na dzikich polach, tak? I ja chcę tylko przypomnieć tym wszystkim geniuszom, którzy tak bezwzględnie popierają Ukrainę. Popatrzcie sobie na Czeczenię. Czeczenia w latach 90. były dwie wojny czeczeńskie i wielu też w Polsce dopingowało Czeczenom, tak? Ta cała miłość do Czeczenów, bo są wrogami Moskali. A co robią teraz Czeczeni? Gdzie są Czeczeni? Tak? Część z nich oczywiście tam kontestuje Rosję i tak dalej, i tak dalej. Część jest w Polsce, robi swoje interesy i żyje i tak dalej, ale większa część Czeczeni jest częścią Rosji, tak? Popiera jak najbardziej, z niej się z Czeczeni teraz wywodzą się doborowe wojska rosyjskie. I nie ma wiecznych sojuszy, są tylko wieczne interesy. Ukraina ma jawne roszczenia wobec Polski. Pluje na groby naszych pomordowanych. Cały czas podkreślam, że za kilka lat, może nawet nie za 10, może mniej niż dekadę, jak już kurz opadnie, Ukraińcy wam zapłacą. Zapłacą nam wszystkim. Więc takie stawanie murem za gościem, który po prostu dokonał sabotażu, jednocześnie pokazywanie środkowego palca Niemcom, świadczy o jakiejś głupocie, ale tak z drugiej strony, tak już zupełnie, zupełnie na poważnie, jeżeli hegemon kazał wypuścić, to kazał wypuścić. No, myślę, że tu rozkazy przychodziły też z wyżej, tak, i ponad by stały, ponad
jednymi i Niemcami, i nad Polakami. No, tylko no mówię, ten entuzjazm, to podniecanie się tym, że gość no, rozwalił ten cały gazociąg, no to jest po prostu takie słabe, no bo to owszem, on był w jakiś tam sposób wymierzony przeciwko Polsce, ten gazociąg, tylko no mówię, ten entuzjazm, po co to? To zupełnie jest niepolityczne, że tak się wyrażę. No. Na co to komu? A mówię, cały czas mam dystans, daleko posunięty dystans do państwa ukraińskiego, ponieważ no wiecie sami, drodzy państwo, i wiesz, Rafale, co tam się dzieje. Wjeżdżamy do pierwszego miasta większego, do pierwszego miasteczka z Polski po przejeździe z medyką, czyli do Rawy Ruskiej, nie wiem, może nazwę zmienili teraz, i stoi tam oczywiście pomnik banderowców. A jakże, tam, gdzie dokonano mordów na Polakach. Kolejny temat, który warto poruszyć, to widoczny gołym okiem na całej kuli ziemskiej, no ale zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i zwłaszcza w Europie, upadek Imperium Białego Człowieka. To imperium, z którego kiedyś byliśmy dumni, częściowo związane z Imperium Brytyjskim, nad którym słońce nie zachodziło, ale też z innymi wielkimi państwami europejskimi, takimi jak Francja, jak Hiszpania, jak Portugalia, a także mocarstwo w Europie Środkowo-Wschodniej, jakim była Rzeczpospolita Obojga Narodów, czyli Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pamiętajmy, że przez ponad dwa wieki to było państwo należące do najpotężniejszych państw w Europie i tego nie musimy się wstydzić, chociaż no niestety za naszą wschodnią granicą Białorusini, którzy też mogliby odrywać kupony od tego, bardzo wielu z nich się wstydzi, twierdzą, że byli pod panowaniem polskim, że byli pod polską okupacją i dopiero Józef Stalin i jego marsz na zachód po 17 września połączył rozerwane przez polskich panów i polskich księży, takich jak Bobola Andrzej czy inni, ziemię ludu miłującego pokój, ludu białoruskiego. No, co o tym upadku białego człowieka uważasz, powinni usłyszeć nasi widzowie, nasi słuchacze? Ja myślę, że dwie rzeczy. Pierwsze to tak tytułem takiego przypisu do tego, co powiedziałeś o Białorusi. No, chciałbym tutaj zacytować naszego przyjaciela Lecha Jęczmyka, który swego czasu odpowiedział Geremkowi, wielkiemu Europejczykowi, jak to go kiedyś po jego szczęśliwej śmierci, jak to niektórzy mówili, że umarł będąc do końca szczęśliwym, odpowiedział właśnie, kiedy Geremek stwierdził, że co dała światu, co dała Europie Białoruś? Wtedy Lechu wyliczył całą liczbę siedmiu królowych i iluś tam władców i wybitnych postaci, jakie właśnie wywodzą się z europejskich postaci, wywodzących się z Białorusi. Białoruś zawsze była częścią cywilizacji, może nie zawsze, ale była znaczącą częścią cywilizacji łacińskiej, kiedy wchodziła w skład Rzeczypospolitej, pierwszej Rzeczypospolitej. Więc no rzeczywiście jest to takie smutne, że mamy do czynienia z takim zaklinaniem rzeczywistości, gdzie chyba największego zabójcę w historii, ludobójcę Józefa Stalina, także wybitnego polityka oczywiście, imperialistę, tutaj chcą sobie jego wmontować, prawda, jako takiego no, założyciela ich państwa, no co by nie patrzeć, tak, to jemu zawdzięczają kształt państwa obecnego, tak samo jak Ukraina, tak. No, to jest to. Co do tego Imperium Białego Człowieka, no to żeśmy go tak używamy, tego terminu, ale jest on nieco mylący, ponieważ no, on tak się sam narzuca, wielu naukowców go tak prowizorycznie stosuje, jednak no,
Jest tutaj pewna nieścisłość, ponieważ no, te ludy, czy to Francuzi, czy to Niemcy, czy to Anglicy, czy teraz ich przedłużenie Amerykanie, no oni w jakiś tam sposób, no różniła się ta ich cywilizacja, tak? Mieli różne podejście do organizowania przestrzeni życiowej, do organizowania swoich abstraktów i tak dalej, i tak dalej. Anglicy zawsze mieli problem w jakiś z tą swoją tożsamością, ponieważ u nich była zawsze ta podwójna tożsamość. Może nie zawsze, ale od bardzo wcześnie już była ta podwójna tożsamość, czyli z jednej strony była to angielska tożsamość jako dominująca, tak? A potem jeszcze było coś takiego jak właśnie ten konstrukt brytyjskości, tak? Czyli te cztery narody związane ze sobą za pomocą siły, prawda? Rolda Cromwella, a potem kolejnych władców, czyli Anglicy, Szkoci, Walijczycy, no i oczywiście Irlandczycy jako pierwsza kolonia, tak? No i teraz widzimy tutaj, nie musimy się cofać. Dla nas jest korzyść, z której oczywiście wiele nie wyczerpiemy, bo naród nie chce się uczyć nawet na przykładzie, który się odbywa na jego własnych oczach, się dzieje. Czyli po prostu no, upadek państwa, rozkład tego konglomeratu, gdzie rodzimi, nerdzenni mieszkańcy, czyli biali, no, Brytyjczycy, rdzenni Brytyjczycy, bo biali to tak brzmi właśnie znowu myląco, są tak naprawdę mniej, zostali, są dyskryminowani. Mamy tutaj do czynienia z rasizmem. Prawa człowieka zostały przez prawników przedefiniowane jako prawa mniejszości przeciwko większości. Uważam, że my Polacy się powinniśmy z tego uczyć. To nas czeka. Jeśli pozwolimy obcym zdominować siebie, a póki co pozwalamy, jak najbardziej, już nie wchodzimy w szczegóły, bo nie ma na to czasu, ale tak, jesteśmy zdominowani, czy to przez mniejszość, prawda, która swoje gusła tam w Sejmie zapala świeczki i tam swoje guspa odprawia, czy to przez mniejszość, która napłynęła do nas z południowo-wschodniej granicy, oni teraz po prostu rozdają karty, tak? To nasz prezydent mizdrzy się i łasi się do ich prezydenta, który z niego kpi, bo kiedy nasz ten prezydent tam bełkotał coś o tym, że będzie dzwonił do pana, do Rebe Zeleńskiego, żeby nie bombardował wycofujących się, uciekających Rosjan, to ten odpowiedział mu, no jak to na komika przystało, a jak ja budu zaniaty, tak? Jak będę zajęty, no to co? To nie odbiorę telefonu, tak? To jest żałosne. No i co? Co tutaj mamy? Jeszcze wracając do Anglii. No mamy tutaj właśnie rządy, prawda, kasty, przedstawiciela kasty wynarodowionej, kasty prawniczej. Mamy care, tak? Top tier care, two tier care, tak? Czyli care podwójnych, jakby to można nazwać, podwójnych standardów, tak? Top tier, czyli dwurodzajowy care Starmer oczywiście, czyli obecny premier, który jednej miary używa do prawda, tych warchołów wyznania islamskiego, którzy tam prawda, pacyfikują białych rdzennych Brytyjczyków, a innych miar używa do tych, którzy stawiają się im, którzy przeciwstawiają się, którzy walczą z nimi. No i teraz mamy sytuację, że ostatnio no, dotarła do mnie informacja, że no, aresztują wręcz dzieci, tak? Ostatnio aresztowano 11-latka, prawda, za udział w jakiś tam sposób czy to śledzenie, czy też udział w tych rozruchach, tak? W Anglii obecnie się ściga za relacjonowanie tych rozruchów, za mówienie o tym, za komentowanie. Oni, biedacy, nie mają miejsca więzień dla ludzi, którzy są podejrzani o ciężkie przestępstwa, ale dla tych, którzy ośmielają się na Facebooku powiedzieć coś krytycznego pod adresem tej władzy, jak najbardziej miejsce się takowe znajdzie, tak?
To jest już kraj nie taki, jakim go pamiętamy sprzed 10-15 lat. To jest po prostu państwo to quasi totalitarne, w zasadzie już otwarcie totalitarne. Państwo, którego czynownicy no, cały czas ośmielają się pouczać innych, co mają robić i jak mają organizować swoje życie. Wchodzimy i swoje sprawy polityczne. Wchodzimy w epokę po prostu. Lechu Jęczmyk mówił o tym, o nowym średniowieczu. Pamiętajmy, że nowe średniowiecze zaczęły się od wieków ciemnych, tak? Od wieków upadku. Tam było kilka stuleci, które były naprawdę, naprawdę było ciężko i tylko Kościół katolicki pomógł przetrwać te ciężkie stulecia. I teraz właśnie wchodzimy w tę epokę neofeudalizmu, ciemnoty i tego zamordyzmu. Teraz pamiętajmy tylko o tym, że no oczywiście ktoś się powie, że się nie zgadza, przecież mamy technologię i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Ale w latach 50. został bodajże, zapomniałem nazwę tego prawa. W każdym razie jest to prawo w Stanach Zjednoczonych, które mówi o tym, że każdy wynalazek będzie konfiskowany przez rząd Stanów Zjednoczonych, o ile uzna on, że ten wynalazek w jakiś sposób może zagrażać bezpieczeństwu państwowemu. Że może i albo też, że ten wynalazek będzie na użytek wojska najpierw, a jeżeli no wojsko, państwo stwierdzi, że dalej nie będziemy rozwijać tego wynalazku, to najwyżej zapłaci nam tyle, 75% tego, co uważa za stosowne za ten wynalazek. Po co o tym mówię? Mówię o tym dlatego, żeby uświadomić państwu, że to nie jest tak, że technologia rozwija się spontanicznie. Są wynalazki, które mogłyby nas o wiele dalej doprowadzić, choćby nawet te w sprawach energii, tak, że bylibyśmy suwerenni, ludzie byliby suwerenni energetycznie. Nie. Jest to wszystko tak organizowane, żeby właściwie była coraz większa władza państwa nad społeczeństwem. A takie rozruchy, jakie się dzieją teraz w Anglii, są jak najbardziej na rękę władzy, ponieważ odciągają uwagę społeczeństwa od niedociągnięć władzy. Władze jest to na rękę, że społeczeństwo się między sobą żre, że jest podzielone na różne grupy, że jest masa różnych takich uprzywilejowanych grup, które są uprzywilejowane wobec tej większości. Większość się frustruje, wychodzi na ulicę, protestuje, jest określana jako prawda, elementy wywrotowe. Powiedzmy sobie otwarcie, żyjemy w Anglii mamy teraz czas neorasizmu, no realnego rasizmu, tylko rolę tak zwanych czarnuchów zastąpili biali. To teraz biali są czarnuchami w Anglii, tak? Ludźmi pogardzanymi tylko dlatego, że mają taki, a nie inny kolor skóry i wywodzą się z takich, ani mają takie inne korzenie rasowo-kulturowe, że tak się wyrażę. Tak? No takich czasów żeśmy dożyli. I jeszcze raz podkreślam, nauka dla nas z Anglii płynie taka. Patrzcie, co się dzieje, jeśli pozwolicie odebrać sobie państwo. Jeżeli daliście się, i mówię tutaj, odebrać sobie państwo, mam tu na myśli nie tylko to, że pozwoliliśmy rządzić we własnym domu ludziom, nam przybyszom, tak? Sam jestem emigrantem i nie roszczę sobie praw do pouczania i do nie wiem, no, do jakiejś ekspansji w państwie, gdzie jestem. Jestem gościem, ale problem polega nie tylko w tych przybyszach, ale także w tej kaście, wynarodowionych, zdegenerowanych urzędników, którzy, mam na myśli tych wszystkich polityków, którzy, czy też prawników, którzy wyjeżdżają na te spędy tam, czy to do Davos, czy to w inne takie ciekawe, wesołe miejsca, gdzie mogą spokojnie konsumować i kopulować na koszt podatnika. I oni się nie identyfikują z tym narodem, z tym czy innym narodem, z tym społeczeństwem. Oni identyfikują się z kastą, z ponadnarodową kastą darmozjadów, urzędasów, wiszących u klamki magnatów. Tak jak za czasów I Rzeczypospolitej. Oni wiszą tylko tak jak tamta Gołota wiszała, czy inni tam urzędnicy, czy jacyś urzędnicy wisieli u klamki tego czy innego magnata. Wiemy, do czego to doprowadziło. Tak, teraz ci zarządzającymi państwami, ci politycy,
ten czy inny sposób, mam na myśli zwłaszcza tak zwanych tych polityków europejskich, oni wiszą u klamki oligarchów, takich jak czy to Soros, czy to Gates, czy to inni, tak? Jest tam ich trochę, to jest lista nie aż tak długa. No i co? No i realizują ich plany. A plan jest taki, no już to widać gołym okiem, zdestabilizować społeczeństwa, rozbić społeczeństwa, wprowadzić chaos, a potem wprowadzić zamordyzm. Tak jak w 1933 roku w Niemczech. Ludzie byli po prostu, zwykli Niemcy byli tak zmęczeni tym ciągłym chaosem, tymi walkami między komunistami a naziolami, że po prostu byli szczęśliwi, że wreszcie przyszedł ktoś i zrobił z tym wszystkim porządek. I tak właśnie będzie też u nas, tylko na większą skalę. Będą chcieli wprowadzić kogoś, kto wreszcie przyjdzie i zrobi z tym wszystkim porządek. Porządek cmentarny. Amen. Oby nie. Dzięki Tomku za ciekawe refleksje. Będziemy do tych tematów powracać. Myślę, że już kolejnych tematów nie ma sensu w tej chwili wyciągać, bo już i tak rozmawiamy dłuższą chwilę. Dziękując Ci, zachęcam również Państwa do oglądania wszystkich naszych filmów i na YouTubie, i na Ramblu, i na Bitshu, i na CDA. Oraz bardzo proszę o wsparcie finansowe, niezbędne do tego, żebyśmy mogli działać i rozwijać naszą działalność. Ta działalność no, nie jest monetyzowana przez YouTube czy przez inne platformy. Ona się opiera na darowiznach ze strony naszych widzów i słuchaczy. Dziękując mojemu rozmówcy, również zachęcam Państwa do sięgnięcia po książki, które wydajemy w dwóch seriach wydawniczych. Seria wydawnicza Gorące Tematy, ostatnio wydana książka kanonika Henryka Czepułkowskiego, Antykościół w natarciu. To wybitny znawca masonerii, antykościoła, New Age, różnego rodzaju innych sekt. Również tłumacz literatury francuskiej na ten temat. Kanonik Czepułkowski przetłumaczył dwie wydane przeze mnie książki Arnaud de la Sue, między innymi książkę New Age, Nowa Religia. A także bardzo ważna pozycja Pierre de Villemarais, źródła finansowe komunizmu i nazizmu w cieniu Wall Street, pokazująca, że źródła finansowe i rewolucji bolszewickiej i później działalności NSDAP i w zasadzie aż do pierestrojki. Całe kilkadziesiąt lat komunizmu w Związku Sowieckim, w bloku sowieckim, to były działania tych samych rodzin bankierskich, czy to z Wall Street, czy to z City of London, czy to z Hamburga. Wreszcie druga seria wydawnicza. Na razie jest tutaj 8 książek. Dziewiąta jest w tej chwili w druku, za tydzień będzie sprzedaży. Ta dziewiąta książka to książka dotycząca objawień w Giedrzwałdzie, a także spraw politycznych, ideowych, cywilizacyjnych wokół Giedrzwałdu. Jest to spis naszych konferencji wygłaszanych między innymi przez księdza Bielawnego, przez posła Grzegorza Brauna, przez Ewę Pawelą i inne osoby na konferencji 15 czerwca tego roku w Warszawie. Poprzednia książka, numer 8 w tej serii, to był Jędrzej Giertych, wierny kontynuator myśli Dmowskiego, o wybitnym, można powiedzieć, najwybitniejszym pisarzu narodowym i polityku narodowym XX wieku. Były też książki o naszych Kresach Wschodnich, Kresy Wschodnie, źródłem siły i potęgi Polski, z taką mapą, która pokazuje tereny pierwszej, drugiej i trzeciej Rzeczpospolitej. Myślę, że warto się nad tym zastanowić, że w zasadzie obecne konflikty toczą się właśnie na tych ziemiach. Czyli te ziemie są najbardziej w tej chwili niszczone przez obie strony i przez stronę rosyjską, czyli euroazjatycką, i przez stronę ukraińską, czyli stronę euroatlantycką.
Wreszcie też o geopolityce, trzy tomy, Druga wojna światowa, ukryte strony, strategie przetrwania, generalnie o kulisach II wojny światowej. Bardzo polecam te trzy tomy, zwłaszcza, że na ich okładce jest mapa Gomberga. To jest mapa, która została opublikowana i rozwieszona na wielkiej ilości stacji kolejowych, przystanków. No, publicznie była w wielu miejscach kolportowana w czasie, kiedy wojska Adolfa Hitlera były 15 kilometrów od Kremla. Były może nawet nie pod Moskwą, ale na przedmieściach Moskwy. I wtedy powstaje ta mapa, w której Związek Radziecki graniczy z Francją, gdzie całe jest Niemiecka Republika Sowiecka, Polska Republika Sowiecka, no pół Europy, nawet bardziej niż to się faktycznie stało po II wojnie światowej, jest pod panowaniem sowieckim, i to były plany amerykańskie. Powojenna mapa powojennego świata, tak głosi legenda tejże mapy. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Panem Bogu.